co, biblioteka? A jak ona ma nam pomóc? Obie kochacie książki. Rainbow Dash bardzo często wspomina o przygodach dzielnej Do. A ty jesteś fanką tajemnic Shadow Spade. Do rzeczy. Dobrym sposobem na odbudowanie więzi będzie to, żebyście przeczytały swoje ulubione książki. Ja też je przeczytam, a potem o nich pogadamy. Wiecie, taki klub przyjaciół książki, okej? Będą przekąski. Zgoda, skoro nalegasz. Świetnie, że jesteście! Najpierw wymieńcie jedną rzecz, która wam się podobała w nowej książce. Dobra, ja zacznę. Bardzo mi się podobał ten fragment dzielnej Do i złodzieja marzeń, w którym Do płynie na Kragidylu jak na tratwie i nagle... Błagam. Co cię tak śmieszy? O, wybacz, ale uważam, że wszystkie sceny akcji w tej książce są tak totalnie przesadzone. Są prawdziwe! Przecież poznałaś dzielną Do! Wiem, ale fabuła ciągnie się w nieskończoność. A te wszystkie niemożliwe do wymówienia imiona... Doktor ten, jak mu... Kabareton? Kabaleron! Wyraźnie napisane! Serio to takie trudne? Herbatkę, dziewczyny, kanapeczkę. Albo możemy porozmawiać o czymś miłym i przyjaznym. Poważnie? Mam ci powiedzieć, co myślę o tych wszystkich opisach ciuchów w Shadow Spade? Co za nudziarstwo! Co? Opisy ubrań są integralną częścią fabuły w karmazynowym ogierze tajemnicy Shadow Spade. Zrozum. Gdybyś nie wiedziała, że Sir Fluffingsworth von Radischfield nosi tylko jedwabne kamizelki, nigdy byś nie odkryła, że to on był sprawcą. Zaraz. A był? Nawet tego nie czytałaś! Najwyższa pora wezwać posiłki. Nie moja wina! To było takie nudne, że mnie uśpiło! Skoro nie chce ci się przeczytać czegoś, co ja lubię, to kolejny dowód na to, że nie mamy już ze sobą nic wspólnego! Przynajmniej tu jesteśmy zgodne! Od dzisiaj będę przebywać tylko z tymi, których lubię! Odłóżcie kłótnie na bok! Pomóżmy Twilight! Szybko!